Dobra, ja jestem kapelusznik. Materiał pojawia się dosyć późno, bo jestem chory. Nie wiem, kiedy mi się poprawi, więc regularność materiałów będzie różna. Także zostawcie co trzeba i zaczynamy. Startujemy od historyjki okładkowej, w której nagle się pojawia Lufeld, czyli jeden z największych bossów podziemia, który swoją drogą był też na herbatce u Big Mom. Mads dostało od niego prezent w postaci nowego statku, czyli wszystko wskazuje na to, że byli członkowie tej organizacji będą próbować ją odbudować. Czekamy tylko aż Judgy i Caesar natkną się na Queena? Tak to przynajmniej wygląda. Swoją drogą ten statek mi przypomina ten sam, na którego natknął się Franki w swoich retrosach, których przemienił się w cyborga. I to by miało nawet sens, bo na którym statku znajduje się odpowiedni sprzęt oraz technologia, żeby zrobić z samego siebie cyborga. Ale powracamy na pole bitwy, czyli do głównego rozdziału. Mieszkańcy panikują na widok CP0 oraz zamieszania, jakie robią. Ekipa Luffy'ego jest zdziwiona obecnością agentów na wyspie. Jimbo jest przekonany, że serio idą po głowę Vegapunka. Luffy pyta Luciego, co tu robią, a agent odpowiada, że to jest wyspa rządowa. Co jest raczej logiczną odpowiedzią. Kto normalny by pytał, co robią agenci rządu na rządowej wyspie? Kaku rozpoznaje, że mają do czynienia ze Słomianymi oraz mają ze sobą Bonnie, po czym mówi do Luciego, że nie powinni ich atakować bez rozkazu, gdyż Gumiak ma status imperatora i potencjalny atak może nieść za sobą poważne konsekwencje, o których mówi Stussy jako potencjalnej wojnie, czyli chyba coś w stylu Marineford lub Wano. Luffy rzuca Bonnie do Jimbe, żeby się nią zajął, biegnie w stronę Atlas i jest zdziwiony, co się z nią stało. Prosi Choppera, by się nią zaopiekował. Renifer odpowiada, że to jest robota raczej dla Frankiego i tutaj warto zwrócić uwagę, że jeżeli Franki by się dobrze zajął Atlas, wreszcie by może zwrócił na siebie uwagę Vegapunka, przez co by porozmawiali później na temat różnych technologii czy pobytu Frankiego w starym laboratorium Vegapunka podczas dwuletniej przerwy. I to mogłoby oznaczać potencjalny power-up dla cyborga. Także interesująca kwestia. Dobra, Lucci mówi do Gumiaka, żeby trzymał się od tego wszystkiego, co się tutaj dzieje z daleka, ponieważ to są sprawy rządowe, ale Luffy kontruje, iż Atlas dała mu mięso. Jak tu nie kochać gumowca? Ma tak prosty powód do walki. Masakra. Przechodzimy do Aka Inu. Jest zdziwiony obecnością Słomianych na Egghead. Mówi, że wszystko znowu się pokomplikowało i się zastanawia, czy Vegapunk przewidział wyprawę CP0 na niego. Sakazuki się martwi, czy jeśli doktor zrobił deal ze Słomianymi, to wpłynie to na siłę marynarki. Zapewne chodzi o kwestię Serafinów. Praktycznie wprost podkreśla, że mają one duże znaczenie dla siły ofensywnej całej organizacji. Grubo. Pyta się dalej o Kizaru i dostaje informację, że jest on już w drodze na wyspę Vegapunka. Co dziwne, zgodnie z planem. Szef marynarki wydaje również rozkaz, by Lucci się wstrzymał z atakiem. Wracamy na Egghead. Walka Luffy'ego z Luccim trwa w najlepsze. I okazuje się, że Rob także przebudził swój Zoan i nie odstaje od Luffy'ego w kwestii wyglądu. Również posiada chmurkę, tylko ona jest czarna. Reszta Słomianych ogląda walkę na telewizorku i też jest zdziwiona jego wyglądem. Shaka tłumaczy, uwaga, teraz pada bardzo ważna kwestia, że większość Zoanów po przebudzeniu wariuje, ale w przypadku Luciego on to kontroluje oraz zyskał na sile. Do tego wątku jeszcze sobie wrócimy. Rob mówi do Gumiaka, że nie jest jedynym, który zyskał na sile, pewnie chodzi mu o dwuletni przeskok.
Kaku krzyczy do niego, żeby się uspokoił. Do pokoju ze słomianymi wbija prawdziwy Vegapunk i pyta, czy widzą tego białego wojownika. Frank jest podniecony prawdziwym Vegapunkiem, natomiast on sam pyta ekipę Luffy'ego o szczegóły transformacji Luffy'ego, lecz Nami odpowiada, że nie wie. I pyta, czy to nie jest jedna z mocy owocu Gomu Gomu, czy tam po prostu owocu gumy. Vegapunk zaczyna przemowę, że nie ma w żadnej książce wzmianki o owocu gumy. Usopp odpowiada, że Luffy zawsze tak nazywa swój owoc lub ataki. Dla Vegapunka natomiast wygląda on jak Bóg ze starożytnych tekstów. Na co Sanji jest zdziwiony i mówi, że Luffy to idiota. Doktor tłumaczy dalej o wojowniku wolności, który wywoływał uśmiech na ustach wszystkich i był znany jako Sun God Nika. Nami mówi, że nigdy nie słyszała o tym bogu, lecz Vegapunk odpowiada, iż został on wymazany z kart historii. No i tutaj naukowiec przechodzi do marzeń, czyli owoce to życzenia ludzi. Mówiąc prościej, manifestacja ludzkich pragnień to diabelskie owoce, które pozwalają zobaczyć różne ścieżki ewolucji. I każde życzenie typu, ja bym chciał to albo tamtego, to właśnie owoce umożliwiają. Generalnie każdy owoc ukazuje inny aspekt ewolucji ludzkiej. Robin natomiast wspomina o tym, że to godzi w matkę naturę, a dokładniej w morze, i taki użytkownik zostaje zbanowany w kwestii pływania. Doktorek kontynuuje, że to wszystko są jego teorie oraz każdy, kto zje owoc, żyje ponad prawa natury i ogranicza go tylko wyobraźnia. Kończy wykład stwierdzeniem, że żyją w fascynującym świecie. Widzimy zdarzenie Luffy'ego z Lucci'm. Czyżby kotek miał królewskie, bo widzimy tutaj czarne pioruny podczas zdarzenia? Ewentualnie to tylko klasz dwóch zaawansowanych zbrojeń. Nie chciałbym kolejnej osoby z królewskim, naprawdę. Pojawia się Sentomaru i nazywa Vegapunka dziadkiem. Trochę taki Yakuza style, bo przypomnijmy, że nazywa Kizaru wujkiem. Przyprowadza ze sobą trzech serafinów. Doktor mówi do Sentomaru, że CP0 przybyło po jego głowę i chce, by Sentomaru się nimi zajął. Ten jednak się boi, że zostanie ogłoszony zdrajcą. Ale Vegapunk to potwierdza. Natomiast równocześnie nie chce naciskać na swojego chroniarza i niech zrobi co zechce. No i ten się zdecydował pójść na pole walki. CP0 go zauważa wraz z serafinami. Sentomaru wydaje rozkaz Kumie, który jest po stronie agentów rządu, by ich zaatakował. Tutaj pojawia się bardzo ciekawy wątek kolejności władzy nad pacyfistami. Stussy tłumaczy swoim, że wydawanie rozkazów pacyfiście Kumy nie ma sensu przeciwko głosowi Sentomaru, gdyż ma wyższą pozycję nad nimi w zarządzaniu serafinami. Czym Kaku jest mocno zdziwiony, bo serafiny słuchają się Sentomaru, a nie jego. Widzimy przede wszystkim, że piątka starszych gwiazd jest najważniejsza w kolejności rządzenia. Bez powodu Oda by teraz tego nie pokazywał. Moim zdaniem w przyszłości dojdzie do buntu maszyn i serafiny się odwrócą przeciwko naszym w finalnej wojnie. Właśnie za sprawą Gorosei. Co ciekawe, Vegapunk zapewne nie wie o istnieniu Ima, czyli potencjalnie są one poza jego kontrolą. Generalnie otwiera się tutaj wiele ciekawych drzwi do przyszłych możliwych wydarzeń. Lucci dostaje z pistoletu, Sentomaru dalej wydaje rozkazy, S-Snake ma pomóc słomianym przetransportować Bonnie w bezpieczne miejsce, a S-Hawk oraz S-Shark mają się zająć CP0. Jinbe zauważa te dziwne istoty i mówi, że widzi samych byłych władców mórz. Zastanawia się, czy czasem nie zostali sklonowani. Luffy nazwał Sentomaru toporem, oczywiście dał mu ksywkę, lecz on sam nie jest z tego zadowolony. Mówi, że są wrogami i pyta się Gumiaka, czy serio zamierza pomóc Vegapunkowi. Luffy to potwierdza, marynarz kontynuuje wypowiedź, iż nie wie, czy może Luffy'emu zaufać, ponieważ posiada on status imperatora. Przerywa mu Lucci, który zadaje marynarzowi potężne obrażenia. I rozdział kończymy go tekstem, że oni, czyli agenci rządu,
rządu, zniszczą wieżę kontrolną i odzyskają władzę nad Serafinami. Warto zaznaczyć, że Sentomaru nikt jeszcze wcześniej w serii nie zranił. Mega propsy dla Luciego. Ocena rozdziału to 10 na 10, było w nim wszystko, walka, dużo loru, komediowe wstawki, generalnie wszystko. I jeszcze zwróćcie uwagę na reakcję oraz oczy pacyfisty Hancock. Albo ona też się w Luffy'm zakochała, albo buntowniczy charakter Hancock daje o sobie znać i nie chce ona wypełniać rozkazu. Pierwszym tematem w pogadankach będzie przyspieszony power up Luciego. Wręcz typowym dla shonenów jest motyw, że jak długo jakiejś postaci nie widzieliśmy w akcji, to jak powraca jest super silniejsza. Z geniuszem Lucim jest to samo, tylko on jeszcze trenował wiele lat wcześniej. No i akurat przypadkiem przez ostatnie 2 lata przebudził i opanował Zoan. Także no, mi się ten motyw nigdy nie podobał. Wolę jednak osobiście widzieć progres różnych postaci, kwestia subiektywnego podejścia. Drugim tematem będą przebudzone Zoany. W rozdziale pada taka kwestia, że przebudzone Zoany wariują po przebudzeniu. To by tłumaczyło otępienie Zoanów z Impel Down. Pytanie brzmi, dlaczego tak się dzieje? Czyżby przyrost siły był tak duży, że trzeba być po prostu na niego gotowym? I co do tych chmurek wokół przebudzonych, lecz opanowanych Zoanów, to w japońskim okultyzmie owa aureola, którą posiada również Yamato czy rodzina królewska z wyspy Ryboludzi, to jest świadectwo demigoda, bycia nad człowiekiem, ale jeszcze nie w pełni Bogiem. Jak coś tutaj popieprzyłem, to mnie poprawcie, natomiast jest to bardzo ciekawy wątek i kolejne odwołanie do bogów w serii. Trzecim tematem będzie kwestia reakcji Nami na słowa Vegapunka, że Luffy to niby Sun God Nika, dające ludziom szczęście. Po jej minie można sądzić, że coś sobie przemyślała. A przypomnijmy, iż Luffy wyzwolił ją spod władzy Arlonga, dzięki czemu zaczęła się znowu uśmiechać. Co było jej osobistym pragnieniem podczas fabuły na East Blue. A co jeszcze ciekawsze, to Luffy przecież spadł z nieba, jak się poznali. Czyli możliwe, że w tym momencie podczas słów Vegapunka doszło do niej, że on jest jej, a raczej był, nadzieją, o którą w głębi serca prosiła. Coś jak z owocami, że nasze nadzieja i pragnienia są ich manifestacją. Oda, co ty masz w głowie? A jeszcze co do Nami, to jej imię od tyłu to Im-An. I samo imię An odwołuje się do Protonami, czyli jednej z wcześniejszych koncepcji jej postaci, lecz też imię An lub Anu to też bóstwo w mezopotamskich wierzeniach, będące odpowiednikiem Zeusa czy Uranosa. A zaznaczmy też sobie, że pogoda w One Piece ma coraz większe znaczenie. A jak wiemy, Nami w kwestiach pogody oraz nawigacji specjalizuje się. Posiada nawet klimatakto z Zeusem, przy pomocy których posiada pogodowe ataki. To nas prowadza do tego, że Nami też może mieć boskie powiązania plus umowną kontrolę nad pogodą. I teraz tak, dalsza część jej imienia od tyłu to Im. A jak wiemy, Im rządzi światowym rządem z zapleców. Jego pełne imię to Imu, a Imu od tyłu to Umi, czyli morze. A morze rzuciło klątwę na użytkowników owoców i nie mogą w nim pływać. I w najnowszym rozdziale też była o tym mowa. Więc do czego pije? Przypomnę, że nie znamy rodziców Nami. Zatem jest możliwy scenariusz, gdzie Nami jest powiązana z Imem, a może nawet być jego pseudocórką czy cokolwiek takiego. Owszem, powiązania między tą dwójką są bardzo luźne i grubymi nićmi szyte, ale Im jest samozwańczym bogiem. Nami ma jakieś boskie powiązania. Imu ma też powiązania z morzem, a Nami ma 6 zmysł do pogody. Także to wszystko mogą być zbiegi okoliczności, lecz jest już za dużo przypadków w tej serii.
Skoro owoce są kwestią pragnień oraz życzeń ludzi, to oznacza, że marzenia również. Cokolwiek sobie zażyczymy, będzie diabelskim owocem. Zatem czarnobrądy, mówiący o tym, że ludzkie marzenia nigdy się nie kończą, miał w tej kwestii świadomą, bądź nie, rację. Więc możliwym jest, by czarnobrody wiedział w tym temacie coś więcej. Kolejna kłódka fabularna nam się otwiera. Kolejnym tematem będzie przypomnienie sobie słów Luffy'ego z Shabondi, gdzie powiedział sobie, iż pewnego dnia pokona całą trójkę, widoczną tutaj na zdjęciu. No i Sentomaru mamy już na miejscu, Kuma pewnie tam zmierza i potwierdzone też jest, że Kizaru płynie na statkach, właśnie na Egghead. Także wielce prawdopodobne, że dostaniemy rewanż Kizaru ze Złomionymi. Wszystko, co ludzie mogą sobie wyobrazić, może się zdarzyć w rzeczywistości. Po wielu latach te słowa wypowiedziane przez narratora należące do fizyka Williego Galona. Podczas arku na Jai nareszcie nabierają sensu. One Piece staje się powoli światem marzeń oraz wszystkich możliwości. Nie mam pojęcia, do czego to zmierza, lecz widzimy z każdym rozdziałem, jak wszystkie puzzle układają się powoli w całość. A kim jest Willy Galon? Tego nie wiemy, aczkolwiek podejrzewam, że to jest owy przyjaciel doktora Vegapunka, który zginął, gdyż wiedział za dużo. A, zapomniałbym. Konfrontacja Luffy'ego z Lucci przypomina ich pierwsze zdarzenie sprzed wielu lat. Ale powróćmy sobie do słów doktorka sprzed kilku rozdziałów, gdzie mówił o morzu informacji, które przekraczałyby możliwości jednego mózgu i następnie populacja świata zaczęłaby aktualizować wszystkie informacje samodzielnie w jednym punkcie, czyli w jednym umyśle. Jak mówiłem, dla mnie chcę stworzyć po prostu internet. Jednakże przypomnijmy sobie, że dźwięk złotego dzwona to była wiadomość. I zadzwonić dzwonkiem może sprawić, że ktoś sobie coś przypomni, nawet jeśli to jest jakieś niezbyt wyraziste wspomnienie. I przypomnijmy sobie, że podczas przebudzenia owocu przez Luffy'ego grały niby bębny wolności i Gumiak lubi mówić, że musi złapać odpowiedni rytm i wtedy jego moc działała poprawnie. Zatem wiemy, że dźwięk oraz muzyka ma znaczenie. Lecz przypomnijmy sobie też, że Luffy uderzył w złoty dzwon, wysyłając wiadomość. Czyli Sangotnika wysłał wiadomość w świat, że uśmiech oraz szczęście ponownie nadchodzą. I gdzie to zrobił? W przestworzach. Czyli wkrótce zejdzie na ląd ocalić świat. I co ma do tego internet Vegapunka? Wiemy już, że Sangot powraca, wysłał wiadomość, szczęście nadchodzi i tak dalej, ale jak mówiłem, dzwonienie dzwonkiem może wywołać wspomnienia. I co jeśli życzenie Vegapunka już się kiedyś spełniło? Mieliśmy już super zaawansowane technologicznie królestwo w przeszłości. W końcu świat Ody to świat życzeń oraz marzeń, tak? I co jeśli Złoty Gong jest nieskończonym źródłem energii zasilającym wielkiego robota, o którym mówił doktor, aktywowanym poprzez dźwięk z gongu, a owy gong gra w rytmie bębnów wolności Luffy'ego? I tak działało kiedyś starożytne królestwo, połączone poprzez jeden dźwięk bębnów wolności jako technologiczna całość oraz nieskończona energia, jako jeden wielki internet, o który marzy Vegapunk, do którego każdy miał dostęp, a także że wszystko zasilało. I dźwięk złotego gongu byłby właśnie wiadomością do przeszłości, która obudziła robota z wiecznego snu. Przypomniała mu o przeszłości, gdzie wszystko było połączone za pomocą internetu zasilanego nieskończoną energią, czyli dźwiękami bębnów wolności. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tym wszystkim. Ja byłem Kapelusznik, zostawcie co trzeba i do zobaczenia w następnych materiałach.